Szkoda, że kamera nie była włączona, a zresztą słabo było widać, ale dosłownie przed nami wybiegł jelonek. A tutaj patrzcie, jaka chata. Jaka chata zarośnięta. Co, nie przejdzie stędy? Dawaj tędy. A. Normalnie jelonek nam wybiegł 5 metrów przed nami. A, stary sad śliwkowy, tata mówi. I takie dziki popuszczały. Idź tam dalej. No. Nie słychać ciebie. Jak coś mówisz, to musisz głośniej trochę, bo kamera nie ma mikrofonu. A tu została taka rafka do suszania śliwek. Aha, tak to wygląda, no super. Gospodarz wykupywał dół taki prostokątny. Rozpalał w środku? Nie w środku. Nie? Palenisko robił dalej i wał taki wał wykopał, przykrywał ten wał jakąś blachą i na ten kwadrat kładł tą rafę. Aha, i się wędziło. A palenisko było z daleka. Mhm. I tym wałem dym, gorący dym, powietrze suszyło. Aha. Fajna suszka, w dobrym stanie nawet jeszcze. No taka nowo jest przykryta pod dachem. Pod dachem to... A co w środku jest w chałupie? Da się tu wejść jakoś? Ten cały sad śliwkowy. I zobacz jak porosły te śliwki. No. Takie wysokie, jakie wielkie. Ogromne. No jeszcze trochę jakiś śliwek. Tutaj jak zerwał je, to pewnie pyszne są. Ogromne drzewa, no nieprzycinane. Dobra, idziemy tutaj. Aha. Tak to wygląda. Tutaj jakiś orzech. Włoski. O, tutaj drzwi wywalone. Ha. Tutaj znowu takie kowalska robota, zawiasy. A patrz co tutaj jest, widziałeś to? A tu jest na... część lampy naftowej. No. To jest ten... Tutaj olej był, nie? Zbiorniczek, nafta. Nie, nafta. Nafta, no. O, to nie? Jest takie znalezisko, to już rzadko, żebyś spotkał, no. Takie. A tutaj... A jeszcze w dobrym stanie to jest. W dobrym stanie, no nie pęknie, tata... Położymy tutaj, żeby... Nie, to postaw na ziemi. Ej, a tutaj taki drewutnia tutaj jest chyba, bo... Patrz. To jest takie do... To jest sito, nie? No. Jak to się nazywa inaczej? Przetak. Przetak, no jeszcze słyszę. Nie ma niestety już sita. No i drewna jest trochę jeszcze. Drewutnia. No. O, tutaj jest takie, no... Do spojania drewna. Czasami łowiłem to w rzece. Dobra. To jest taka komórka. A tu? Kotwa tak zwana. Kotwa, o, no. Scalała dwie belki. No. Takie do scalania dwóch belek. No, wzmocnienie. No, tu jakiś kurnik chyba mi się wydaje. Kurnik, na pewno kurnik. Bo widzę te ptasie kupy. Tak. To kurnik, to był... A tutaj. Wielce. A tu jakaś. Wielce. Jakiś coś w worku. To były grzędy dla kur, a tu na pewno dla bydła. No, na pewno dla bydła. Patrz, jeszcze tutaj jest. Kółeczka. No, do przywiązania świnie jakieś czy krowy. Nie, nie wiązało się świni. Tu też jakieś metalowe rzeczy jeszcze. Dobra, następne pomieszczenie. Świni się nie wiązano? O, nie. To po co miały kółka w nosach? Nie miały. Nie miały? Nie. A to co to jest? Okiełznać go. To też jakieś koryto. Tutaj, patrz. Co to jest? Wygląda jak taki zlew z drewna. To jest żłób drewniany.
Ekstra. Ale to rzeczywiście to jest robota. Piękna. Piękna robota. Zaraz tutaj odchylimy tę słomę. Zobaczcie, to wszystko jest wydłubane w drewnie. No. O. Tu okrągłe, a tu kwadratowe. To jest żółw. Osiołkowi w żłoby ale dano. Ale to piękne to jest, naprawdę. No. Zobacz, takie drewno. Już trochę korniki. Korniki diabły już, ale to w litym drewnie było. No i co? I tutaj siana. Mnóstwo, można by się przekimać nawet. Jakieś tutaj okna są. Ramy okienne. Jeszcze. O, a to co to? A, to jakaś przywiązana belka. Do belki. Lina. Dobra, rozłączam się. A czekaj, jeszcze tu coś jest. Kolejna przybudówka. Ła! Tutaj but jest. Jeszcze but. Tu jakaś rura. O! Tu też są ciekawe rzeczy. Taka szpula. Ogromna szpula. Przydałaby mi się do liny. Ekstra. I tutaj jeszcze coś. Jakiś zydelek chyba. Nie, też zacisk jakiś drewniany taki. Masakra. Dużo sprężyn tutaj jest. Cześć, rozłączę się zaraz. Piękna rzecz. Piękna drewniana rzecz. Z takim drewnianym gwintem. Tata mówi, że to jest do wyciskania sera. No łap. Później to schowamy z powrotem tutaj, bo nie będziemy tego zabierali oczywiście, ale chcemy wam pokazać. Tu się brało tak. Do góry podnosiło się. O. Aha, no. Tu kładziony był ser. Nawet ja wam pokażę tutaj, jak to było dokładnie. O, będziecie widzieć. Dobra. Tu jest, widzisz. Wyżłobione takie. Wyżłobione takie serki były. A, miejsce na ser do położenia. I tu się kładło serwatki. Wybierali w taką pieluszkę taką najlepiej było, taka z takiej tetry była zrobiona, worek był zrobiony z tetry i ten z serwatki wybierali ten ser już, no. Taki to się nazywało serwatka później, no, no. I kładli w ten woreczek z tetry, kładli na to, wyciskali. I później przyciskane było i tu skręcane było. Na maksa. No, tak żeby... Czyli to jest kompletne, nie? To jest kompletne. Ja, piękna rzecz. To jest piękna rzecz. Naprawdę, to jest takie coś zdobyć teraz, to rzadkość. A tutaj jeszcze taka... No i było przyciskane, no i ta serwetka, serwatka z tego sera spływała. No. No i później ser już był suchy, taki wysuszony był. No i utwardzony też, wyciśnięty, nie? A tu patrz, jaką szpulę jeszcze znalazłem. Ta szpula to na jakiś kabel był. No. To już nie jest stare. No może stare, ale nie aż ale tak ciekawe jak ta wyciskarka do sera, nie? No ta szpula. To wyłączam. Ale to jest piękna rzecz. Wyłączam się. Chowaj. No chowany z powrotem do drewutni. Praska do wyciskania sera. Praska do wyciskania sera. Schowaliśmy to z powrotem. Tam jeszcze znalazłem takie stare grabie ręczna robota. Pamiętam, że mój dziadek też takie robił. Wystrugał takie zęby. No i tutaj do tych dziur powkładał. Z drugiej strony, a one są tak powciskane, że nawet nie trzeba było ich za bardzo rozszerzać. Chociaż tu w niektórych miejscach widać takie nacięcia i kliny takie powbijane. A to jest naturalna rozkraczka. Naturalną gałąź ktoś znalazł i zrobił takie widły z nich. Daj to grabie rzucimy tam. Grabie rzucisz na siano? Na siano rzucimy.
No dobra. Były dla potomności. Hopla! Hopla. To nikt ich nie weźmie. No nie. A to jest rzecz. No właśnie, co to jest? To była rozkraczka do. Do bicia świni? Do bicia świni. Wieszano łbem do dołu. No. I za nogi. Za racicę, nie? O, i to była rozkraczka i świnia była wieszana. To jest. No tutaj na pewno na tej belce. Nie jedna świnia. Nie jedna świnia tutaj. Wisiała. Wisiała. No, tak to było kiedyś. Ale kurczę, znaleźliśmy miejscówkę. A tam był dom, tak. Tak? To idziemy jeszcze zobaczyć, co pozostało. Co zostało jeszcze z domu. O, słuchajcie, jesteśmy właśnie na fundamentach, ale przecież przy każdym domu musi być jakaś studnia. No i jest. Znaleźliśmy kolejną studnię. Już szósta dzisiaj. Ale pusta. Myślisz? Wysuszona. Ale głęboka strasznie. Czekaj. Głęboka strasznie. Głęboka, ale pusta. Czekaj, to rzucę kamyka, zobaczymy, czy będzie plusk. Pusta. Cisza, uwaga. Pusta. Ale w coś uderzyła. Dobra, przykrywamy to. Dzisiaj nie będziemy. To wrócimy tu kiedyś do tej studni. No dobra, w następnym odcinku. Nie wzięliśmy magnesu. A ja wam pokażę. Pokażę wam, co pozostało jeszcze po tym domu. Jakaś blacha tutaj jest. Ła, patrz jaka balia. Ale balia. Przepiękna. Jest jest normalnie w świetnym stanie. Bardzo dobrze. Ty, nie ma dziury żadnej. Ale. Ale super fan. Ma miejsce na korek. Patrzcie, w ogóle nie przerdzewiała, nie zniszczona. Ale super. Nie będzie gniła. Nie, to trzeba odwrócić do. Korek będzie. A nie lepiej odwrócić do góry dnem? Wtedy nie będzie zbierać wody? Lepiej. To weź, odwrócimy ją. Jeszcze chciałem tu pokazać jeszcze ten stołek, co tutaj jest właśnie. A ty przykryłeś to wszystko. Poczekaj. Tutaj jeszcze coś jest. Pa. Nie, to też jest. Ła! Od kociołka. Od kociołka? Nie. Dobra, dobra. Ewe Radom. Nieźle. No i zgliszcza takie no. Rozsypane wszystko. Idealny korek. Tutaj kawałek metalu. Tutaj drzwiczki od pieca kolejne. Żeliwne. I jeszcze. Na pewno pod tymi listami, pod tymi deskami, bo tu się dach zawalił. No. To tam są różne ciekawe rzeczy. Tam na pewno by było ciekawe. Tu jedna ściana została tylko. Jedna ściana z domu. Możemy zobaczyć, jakie kolory były. O, tutaj były jakieś malunki. W kwiaty. Autentycznie, jeszcze widać. Patrzcie. Normalnie jeszcze są wzorki. Niebieska ściana była. Niebieska, tam pod niebieskim. Pod niebieskim pomarańczowa. Taka piaskowa. No. Też ze wzorki. Wzorki, no. Bo dawniej to malowali ściany. Komuś się chciało ręcznie malować to. No nie, wałki były. Wałki? Wałkami. Aha, malowali. No nieźle. Wałki miały. I takie gumowe wałki były, no i wzorki były wytłoczone i nabierało się farbę. Moczyło się wałek w farbie. Później się troszkę tam potrzęsło, czy taką na takiej kratce, żeby trochę farby odpłynęło i malowało się, żeby nie zacieków nie robić. Aha. No to ładnie. Komu się teraz by chciało takie rzeczy robić, nie? Nie, też malują tam. Malują. Dobra, wyłączamy się. Narka. Tata jeszcze odkrył piwnicę przecież. No to włazimy do piwnicy. O kurczę. Ona tutaj skręca później. Ja nie wiem, czy coś będzie widać. W ogóle.
ale zarośnięte, nogi mi się zaplątały. Nie ma nic. Pusto.